25 września wspominamy błogosławionego Marka Quiado, prezbitera i męczennika. Marek urodził się 25 kwietnia 1522 roku w Andujar w południowej Hiszpanii w rejonie Andaluzji. Był piątym najmłodszym synem zamożnych rodziców Juana i Marii. Był psotnym, kapryśnym, ale pobożnym dzieckiem. Od dzieciństwa był ministrantem i bardzo kochał Matkę Bożą. Ta miłość wzrosła, gdy w wieku 9 lat zmarła jego matka. Wtedy oddał się na własność Maryi. Po śmierci matki został w domu tylko z ojcem. Starsi bracia już się usamodzielnili i prowadzili życie prawie zakonne. Jako nastolatek na pewien czas przyłączył się do mieszkających w górach pustelników. Po powrocie do domu postanowił wstąpić do zakonu trynitarzy. W tym czasie jego ojciec wstąpił do zakonu franciszkanów. Przypadający mu majątek podzielił na 3 części. Na rzecz zakonu, na rzecz wykupu niewolników, zgodnie z charyzmatem zakonu i dla ubogich. Do zakonu wstępował z pragnieniem jeszcze większego nabożeństwa do Matki Bożej. Pragnął też upokorzeń. Po formacji zakonnej, którą przeżywał bardzo gorliwie, przyjął święcenia kapłańskie i został mianowany starszym kaznodzieją. To było wielkie wyróżnienie i uznanie jego zdolności. Posyłany był do kilku klasztorów i wszędzie ludzie cenili go jako gorliwego kaznodzieję i spowiednika. Owocem jego kazań były liczne nawrócenia ludzi będących pod wpływem muzułmańskich Maurów. W 1560 roku papież Pius IV zwrócił się do zakonu trynitarzy z prośbą o wysłanie misjonarzy do górzystego rejonu Alpuhara, by tam umacniali wiarę chrześcijan, szczególnie nękanych przez muzułmanów. Do tej misji zgłosił się ojciec Marek i ojciec Piotr. Jednak ojciec Piotr nagle zmarł w drodze do powierzonej misji. Marek podjął ją więc sam. Jak zwykle szedł od wioski do wioski i głosił kazania, odprawiał nabożeństwa i spowiadał. Wielu ludzi nawracało się i utwierdzało w wierze, lecz Marek miał też wrogów. Wiele razy był znieważany, bity, nie zrażał się tym. Z powodu nasilających się prześladowań chrześcijan postanowił porozmawiać z Awęgotą, przywódcą Maurów, i prosić go o zaprzestanie represji. Niestety skutek był odwrotny. Został pojmany, przywiązano go do konia i wleczono po górskich drogach, aż zostawiono na pastwę losu. Marek wyzdrowiał i kontynuował pracę duszpasterską. Gdy sytuacja tego wymagała, opuścił te tereny i udał się na północ do miejscowości La Pesa. Tam 22 września 1569 roku Maurowie napadli na wioskę i wywlekli go z kościoła, gdy odprawiał mszę świętą. W pobliskim lesie czekała większa grupa Maurów. Torturowano go i usiłowano zmusić do wyrzeczenia się wiary, jednak nie zrobił tego, wytrwał w wierze. Przywiązano go więc do dębu szypułkowego, tak że jego nogi nie dotykały ziemi. Gdy przyszli do niego nazajutrz, śpiewał psalmy, wyznawał, że przebaczył oprawcom i głośno się modlił. Obrzucono go kamieniami. 25 września jeszcze żył. Jeden z Maurów rozciął jego klatkę piersiową i wydarł serce. Wtedy dokonał się cud. Świadkowie zobaczyli na jego sercu jaśniejące litery IHS, monogram Chrystusa. Wtedy wielu z nich nawróciło się na chrześcijaństwo. Zaraz po śmierci Marek był czczony jako męczennik. Został beatyfikowany w 1899 roku przez papieża Leona XIII. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, przez nauczanie błogosławionego męczennika Marka, dobra nowina o Twoim Synu przeniknęła do serc wielu ludów. Pokornie Cię prosimy, za wstawiennictwem Twoich męczenników, umocnij te ludy w wierze. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.